Już od jakiegoś czasu na ustach Krośnian są ulice prowadzące do rynku, a to w związku z trwającym na nich remontem. Dziś spróbujemy się dowiedzieć, co o tym remoncie sądzą krośnianie, co sądzą kupcy, którzy codziennie muszą zmagać się z remontami prowadzonymi na ulicach Piłsudskiego, Słowackiego, Blich i Pawła Skrosna. Co pan sądzi o remoncie krośnieńskich ulic w obrębie Starówki? Bardzo się cieszę, że jest robiony. A podoba się panu ta nawierzchnia? Wie pan, no, może jest przeciętna, ale i tak jest lepsza od poprzedniej. A co było złego w poprzedniej? Że była stara. Nie no, fajnie, tylko że pierwszy raz to widzę. Jak się panu jeździ po nowej nawierzchni, już ułożonej na ulicy Piłsudskiego? Dobrze. Dobrze. Jadę pierwszy raz. Za chwilę wejdziemy do jednego z lokali gastronomicznych, aby dowiedzieć się, czy prace prowadzone na tejże ulicy utrudniły handel, czy wręcz przeciwnie, pomogły. Są duże problemy właśnie, żeby klienci dotarli do naszych tych placówek. No ale jesteśmy dobrej myśli, optymistycznie patrzymy w przyszłość. Być może, że niebawem to się zakończy i jakieś korzystne efekty wszyscy będą mieli z tego tytułu. Ulica zmieni w ogóle wygląd. Przede wszystkim i będzie na pewno to z bardzo dużym pożytkiem dla mieszkańców, dla nas, handlowców. Kupcem nie jestem, więc nie będę się za nich wypowiadał. Natomiast gdybym był, może by mnie denerwowało, ale czy jest inne wyjście? A uważam, że remont jest potrzebny, bardzo potrzebny, a szczególnie to, żeby tu auta nie wjeżdżały. Auta wprowadzają tutaj chaos. Ludzie się przemieszczają, auta jeżdżą, jest straszny ruch wtedy. Ale obecna wersja mi się bardzo podoba. Jesteśmy teraz na ulicy Słowackiego w Krośnie, czyli ulicy równoległej do ulicy Piłsudskiego. I zobaczyliśmy, że pani przy jednym ze sklepów myje witrynę. Spróbujemy zapytać się, czy często to robi. Jak często trzeba myć witrynę, gdy ulica jest tak w takim stanie jak dzisiaj? Codziennie. Dzień dobry. Jak pani podoba się nowy chodnik? Super. Lepiej się chodzi niż po poprzednim? Na pewno. Będzie lepiej wizerunek będzie krośnieński. Fajniejszy. Dzień dobry. Można? Jak się panu pracuje? To jak panią chodzi się po nowej nawierzchni? Bardzo źle. Dlaczego? Bo już nie skończone. Buty są zniszczone i w ogóle. A miejmy nadzieję, że będzie lepiej. No nie wiem kiedy. Proszę pana, podoba mi się. A poprzednia nawierzchnia nie była lepsza? Na pewno nie. Proszę pana, tutaj idąc tą ulicą, szczególnie tak, wie pan, jesienią, w zimie, wiosną, można by sobie nogi połamać. Ja byłem zdziwiony, że gdzieś poza miastem robią, a tutaj nie robili. Wie pan. Czyli można powiedzieć, że jest pan jako krośnianin dumny z tego? Tak. Ciekawa książka? Ciekawa. A to jest sposób na zabicie czasu, gdy nie ma klientów? Tak, zdecydowanie. A rzeczywiście ruch tak bardzo spadł przez remonty? Oj, strasznie. W ogóle tędy ludzie nie chodzą. Znaczy, to zależy też od godziny. A w których godzinach najwięcej jest ludzi? Po południu. Albo całkiem rano. Jeszcze jak nie jest tak rozwalone tutaj, nie jest aut, no to wtedy tak jest więcej tych ludzi. Ale tak, to jest tragedia. Jeżeli chodzi o obroty, to jest porażka, jeżeli porównać tamten rok. Jak się chodzi po nowej kostce? Bardzo dobrze. Powiedz.
No mi się zdaje, że bardzo dobrze. No jest, że tak, że jest bardzo dobrze. Teraz jest zrobione. My tu już chwilę nie byli, bo dopierośmy przyjechali, bo my nie jesteśmy stąd. A to bardzo dobrze. A co młody człowiek sądzi na temat remontu? Jak zdążyliśmy zauważyć, remont krośnieńskich ulic prowadzących do Starówki wymaga wielu poświęceń, zarówno od mieszkańców, jak i kupców. Ale nie od dziś wiadomo, że aby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej.